Witam z mojej małej kuchni. Dzisiaj będę robić udka z kurczaka w Rankowie. Tu się są już uciona z jednej strony i z drugiej. Do tego to wraca udka i będę to piec w piekarniku. Nie żartuję. To jest taki specjalny Ranków do piecenia. Ten Ranków tak wyglądał. Dużo pewnie z włosów to znał. W Niemcach to się nazywał Bratschlauch. To gdzie kupić w Semmeler. Już zaczynam moje gotowanie. Tu muszę już mały udek, już się teraz przyprawiam. Papryką ostrą, słodką, pieprzem i wegetą, solą. Troska czosnku. Wegetę. Teraz się to poleję olejem, tak żeby mi się to fajnie smarowało. Teraz musimy każde udko pomasować. To jest świeże, a nie. Tak, teraz przygotuję was. Tak, tu mu gdzieś 5 takich średnich marchewek, tu mu 2 cebule, jedna czerwona, jedna biała. Tu mu 250 g pieczarek, to są te brązowe, tu mu cymoraku. Tak, dobra, starczy. Tu się go przytnam. Te cebule się przetrę na sztyry, żeby się fajnie pod nią rozdzielić. Te pieczarki mu na pół pokroję, one są takie srogie. Te czego możecie Państwo dać. Teraz będziemy dodawać te nasze udka. Teraz jest ciepła ta marchewka i ta cebula. Teraz tu przyjdą pieczarki. Teraz na ranku mam takie klamry tutaj. To już te parce są gotowe. Teraz się wszystko zamkniemy. Tu mu fajne zawiązanie na blacha, by się to dała. Jakby nie miała tych kartofli ze wczoraj, to by się zżyna do tego pora surowych kartofli, do tego w ciepło, ale pokrojone, małe. A to, że mi ustało ze wczoraj, to zaś muszę to zużyć. Dobra, teraz to pójdzie do pieca na 200 stopni. Tak, godzina. Godzina, półtorej. Te kartofle pokroiła tak na pół. Teraz poleję troszkę olejem. Pomieszam. I posypię słodką papryką, żeby miały trochę fajnego koloru. To też trochę pomieszam. I tak pół godziny przed końcem, przed podaniem obiadów, dam to do piekarnika. Tak, moje danie gotowe. Musicie uważać, jak to będzie rozcinać. Ja się to tak rozetnę. Żeby się nie poparzyć tą parą. Teraz się to nałożam. Tak.
czereczki. Tak, tu są moje kartofelki. Tak. I voilà, gotowe. Teraz spróbuję. Pyszne. Jeszcze gorkie. Jak Wam się filmik podobał, lajkujcie, subskrybujcie mnie. Polubcie mnie na Facebooku Kasia w Małej Kuchni. Tu napisa, tu. I do następnego razu. Cześć!